Stronne Sandomierskie marzyło sobie od kilku ładnych lat wspomóc kwestię reaktywowania, czy w zasadzie zrobić renesans dla winogrodnictwa sandomierskiego. I właśnie tu w Suchuc przyszedł nam program szwajcarski. I hasło programu Król Świętokrzyski naszą przyszłością. I w ramach tego programu jest mnóstwo małych projektów. Jednym z tych projektów jest właśnie projekt towarzystwa Powrót do tradycji winiarskiej ziemi sandomierskiej, który właśnie realizujemy. W ramach, proszę Państwa, tego projektu Szwajcarzy nam tutaj pomogli w zasadzie finansowo, by ziścić i te parę złotych pozyskać, by ten program nam się zrealizował. W związku z tym jest to program Powrót do tradycji winiarskiej ziemi sandomierskiej właśnie realizowany w naszym tutaj rejonie. Proszę Państwa, celem projektu jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie lokalnych i tradycyjnych zasobów, a tym zasobem, który Pani Halina przedstawiała, który jest realizowany, wzięty pod uwagę w trakcie realizacji projektu, jest właśnie winorośl. To jest właśnie nasz stary, historyczny zasób i chcemy do niego tutaj wrócić. Projekt nasz rozpoczął się 1 lipca 2013 roku. I rozpoczęliśmy przede wszystkim od wykonania pewnych prac pielęgnacyjnych w winnicy Świętego Jakuba, po to, by to winnicę przygotować do realizacji zadań, czyli przekazów w zakresie szkoleń, pokazów, prowadzenia winorośli, prowadzenia winnicy. No i był to jednocześnie 2013 rok, pierwszy rok, kiedy w tej winnicy były pierwsze zbiory. Więc mogliśmy również cykl szkoleń zakończyć pokazem robienia wina. I to się stało. Miejscem szkoły była oczywiście winnica Świętego Jakuba. Ze względu na tradycję, skoro projekt odnosi się do tradycji, no to również miejsce wybraliśmy tradycyjne, chyba trudno o lepsze, ponieważ pierwsze krzewy winoroślowe na wzgórzu świętojakubskim zostały posadzone w 1226 razem z przybyciem dominikanów do Sandomierza. Winnica tak się ładnie rozrastała, tak i dawała dobre efekty, że już w 1238 roku dominikanie sandomierscy uzyskali certyfikat handlowy książąt pomorskich na dystrybucję wina na Europę, również jako wina mszalne. Nastąpił później w XVI wieku oziębienie klimatyczne, i w zasadzie zakończyła się hossa uprawy winorośli na wzgórzu świętojakubskim, jak i w Sandomierzu. W związku z tym w tej chwili to reaktywowanie winnicy, gdzie nasadzenie zostało wykonane 8 maja 2012 roku, w zasadzie można powiedzieć, że to jest pierwsze odnowienie winnicy od XVI wieku. W związku z tym bardzo ważny akcent dla Sandomierza, jeśli chodzi o powrót do tych tradycji. Wykonaliśmy w ramach projektu cykl szkoleń, trzy szkolenia w zakresie upraw winorośnych. Przeprowadziła pani dr Magdalena Kapan z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina, która dzisiaj z nami tutaj jest obecna i merytorycznie również tą winnicą się zajmuje. Jeśli chodzi o uczestników, postaraliśmy zrobić szkolenie dla pewnych segmentów naszych odbiorców, bo wydawało nam się, że tak jest najlepiej, żeby właściwie dotrzeć do poszczególnych osób. W związku z tym pierwsze szkolenie zostało zrobione, wykonane dla uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Mokoszynie. Drugie zostało wykonane, przeprowadzone dla producentów i pasjonatów. Trzecie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, najwierniejszych zresztą wektorów przekazu informacji, których również dzisiaj tutaj gościmy i witamy. Następnie wykonane trzy pokazy prowadzenia, takiego już technicznego, jak prowadzić te krzewy winorośli i również zostały przeprowadzone dla uczniów, przede wszystkim pierwszego ELO w Sandomierzu, bo traktujemy, że młodzież jest tą perspektywą w tym zakresie. Następnie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i niektórych pracowników naukowo-technicznych, także widzicie, w ramach pokazów nie tylko było omawiane, ale również były konkretne czynności wykonane, także odwierty, wkładanie słupów dla treningu, również zostało to zrobione. I pokaz dla producentów i pasjonatów, gdzie również była i degustacja, były elementy cięcia i kto chciał, mógł z tego skorzystać.
Na koniec, proszę Państwa, gdy winorośl już dostała, dojrzała, wykonaliśmy dwa pokazy robienia nastawu wina. No, przeprowadził je kolega Marcelin Małkiewicz, tu z nami też obecny fachowiec, pasjonat w zakresie prawa winorośli. I również przyłożył swoją rękę do opieki i deklaruje, że będzie pomagał, by pomóc doprowadzić do perfekcji produkcji, produkcję wina, czy wytwarzanie może raczej wina dominikańskiego w nowych uwarunkowaniach. I pokazy te zostały zrobione również oddzielnie dla słuchaczy trzeciego wieku, czy też studentów trzeciego wieku. Produkcja wina gronowego jest sztuką. I my, gdzie dotychczas mało prawie winorośli, robić wina owocowe, no niestety tej sztuki nie posiadaliśmy i tu musimy w zasadzie odtwarzać tą sztukę wytwarzania wina dronowego, który jest wytwarzany z samego soku. Proszę Państwa, te nastawy zostały zrobione z wina, z owoców odmiany Sauvignon, no dlatego, że wszystkie smaczniejsze odmiany zostały przez uczestników szkolenia po prostu zjedzone. Termin nastawu nie był dostosowany, proszę Państwa, jak sami wiedzą ci, którzy byli na wykonywaniu tych nastawów, nie był dostosowany do terminu dojrzałości tych odmian, ale był dostosowany do terminu szkolenia. W związku z tym troszeczkę, jeżeli robiliśmy nastawy, powiedzmy na początku października, no był to troszeczkę za wczesny termin. No w związku z tym też to wino troszeczkę może i ten sok na wino troszkę był może kwaśniejszy, troszkę za mało może miał cukru. No i to się w sumie odbiło troszeczkę na tym winie, że wyszło nam takie super wytrawne z lekkim posmakiem, ewentualnie kwasowości. No gdybyśmy mieli to zrobić zgodnie z terminem dojrzałości, tak jak kolega Marceli nas uczy, musielibyśmy około tam 20 zrobić, powiedzmy, ten nastaw przynajmniej. No ale w ramach treningu zrobiliśmy z tego wina Sauvignon, zrobiliśmy wino. Tak dzisiaj to wino, proszę Państwa, wygląda. No i byłbym nie w porządku wobec tych, którzy to wino robili, bo wszyscy mówią, że chcieliby to wino skosztować, co zrobili własnymi rękami. Dlatego dziś w ostatnim punkcie programu zapewnimy małe napaczki do degustacji tego, co Państwo zrobili. I sami Państwo w sumie ocenią, co to wyszło. Moim zdaniem, jak na pierwsze wino od XVI wieku, bo chyba tutaj ojciec Wojciech chyba mnie nie wyprostuje, bo tak można powiedzieć, że to jest pierwsze wino z tego terenu od XVI wieku, jak na pierwsze wino, z tej odmiany i troszeczkę za wcześnie może robionej, to i tak dalej jest doskonałe. W związku z tym, nie będziemy tego wina wystawić do konkursu z winnicą Płochockich, z winnicą nad Jarem, bo może byśmy w tym roku przegrali, ale w przyszłym roku, ojcze Wojciechu, to będziemy z nim konkurować. Mamy szansę. Jak zrobić takie wino z tej odmiany w tym roku, to mamy szansę, że będziemy z nim konkurować w przyszłości. No, nie mówiąc o tym, że może się spełni marzenie ojca Tytusa, że kiedyś uprawi mszę przy winie to wzgórze. Myślę, że to niedługo będzie. Dziś, proszę Państwa, tak to wino wygląda i bardzo proszę ojca Wojciecha tutaj do mnie i pierwsze nawiasy tego wina chcielibyśmy wręczyć naszym samorządowcom, by wiedzieli, jaki produkt jest w naszym terenie i gdzieś nam by to przypominało, że jest to pewnego rodzaju też i wizytówka dla naszego regionu i stąd też zapraszam. Tak. I bardzo tutaj proszę o uroczyste wręczenie. Najpierw poproszę pana burmistrza Jerzego Borowskiego, który jednocześnie pewne sadzonki osobiście też sadził, też i wsparł pierwsze nasadzenia. I mam nadzieję, panie burmistrzu, że będzie pan dalej wspierał tę inicjatywę ku promocji miasta, regionu. W związku z tym wręczamy pierwsze wino od XVI wieku dla pana burmistrza
i czy panie burmistrzu, możemy się połączyć współpracę? Na pewno zawsze inaczej się, trzeba nawet liczyć, ale muszę dać tutaj do porządnego kipera sprawdzić, czy się wam to udało. Jeżeli jest nabój bogów, naprawdę tak jak tutaj ojciec zaręcza, no to będziemy to wspierać jak najbardziej. Także. Ale mówię, pierw musi być kiper, a później będą dalsze wspierania. Myślę, że zresztą zobaczę, czy miałem dobrą rękę przy tym sadzeniu, panie doktorze. To też musimy brać pod uwagę, bo jeżeli było źle nasadzone, to musimy powtórzyć. Także wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i myślę, że ten napój bogów będzie wam służył. My liczymy, że spełnią się słowa tak, jak jest w dziejach apostolskich, jak apostołowie głosili we wszystkich językach Ewangelię, że ludzie mówili, upili się młodym winem. Także życzymy panu burmistrzowi, żeby upił się młodym winem sandomierskim świętego Jakuba. Ale czy mam się sam opić, czy z kobietą? O, z kim mam ochotę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Także niech to wino będzie wizytówką, przynajmniej do następnego sezonu, bo mamy nadzieję, że w następnym sezonie będzie następne, będzie w sumie jeszcze lepsze i życzymy przyjemnych doznań na podniebieniu. Drugą, proszę Państwa, osobą, którą byśmy chcieli podarować tą pierwszym winem, pan wicestarosta Wojciech Dzieciu, bardzo proszę, przedstawi się starosta sandomierskiego. No bo w sumie wino, które tu zainicjowaliśmy, no to nie tylko Sandomierz. To również cały powiat sandomiercki. I chcę tutaj na miastkę powiedzieć, że Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy zgłosiło do Urzędu Patentowego znak towarowy Sandomiercki Region Winiarski. No, w związku z tym, panie starosto, bardzo proszę, żeby w naszych gremiach, jako ambasador jednocześnie tego regionu, żeby pan tą inicjatywę naszą reprezentował. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda się z tym winem tak, jak udało się z jabłkiem. Szanowni Państwo, 23 spotkania sadownicze zazwyczaj w drugim dniu również dotyczyły jabłka. W tym roku zmieniła się troszkę formuła, bo to pojawiło się na horyzoncie wino. Wracamy do tradycji z XIII wieku. Dziś jest to 5 winnic na 10 hektarach, a mam nadzieję, że tacy pasjonaci jak dr Suszyna, pani dr Kapłan, wyzwolą w rolnikach taką inicjatywę, taki zapał, że uda się tych winnic założyć jeszcze więcej i w przyszłości okaże się, że znakiem rozpoznawczym ziemi sandomierskiej będzie nie tylko jabłko, ale również znakomite wino z wyżyny lesowej, wyżyny sandomierskiej. Życzę sukcesów, namawiam Państwa do zakładania winnic i mam nadzieję, że będzie to kolejny znakomity produkt ziemi sandomierskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także życzymy przyjemnych również doznań na podniebieniu, smakowań tego wina. Proszę Państwa, region Sandomierza ma wielu swoich ambasadorów. Jeden z tych ambasadorów jest Jan Statur. Zapraszam. Pan Jan Statur, zapraszam. Proszę Państwa, kolega Jan Statur swego czasu bardzo dużo się przyłożył do rozpowszechniania nowych technologii w zakresie produkcji ogrodniczej, produkcji warzywniczej. No, z czasem założył firmę. Wielu wciągnął do tej pracy dla dobra regionu i za to mu się należy duża chwała. Niestety później zdrowiu nie pozwoliło i dostał nowe życie. I w tym nowym życiu robił w zasadzie wszystko dla wszystkich innych, tak jak w nowym życiu.
I tu znowu chwała, że robi dużo co może społecznie. Jest chyba tym samym ambasadorem naszego regionu. Dlaczego? Bo obdarowując różnych potrzebujących, korzysta z owoców tego regionu i tu chwała sadownikom, że dostarczono różne produkty, których obdarowuje i głosi, że życie zdrowe bez jabłka jest niemożliwe. W związku z tym tą pierwszą butelkę jako dla ambasadora naszego regionu wręczamy, by to ona czemuś też służyła. I życzymy Ci, Jasiu, żebyś się długo, długo tak czuł, jak leci to nasz serce. Dziękuję bardzo. Jestem przede wszystkim wzruszony i mile zaskoczony, bo muszę powiedzieć, że w ogóle od 7 lat nie dotykam alkoholu. Kiedyś nie mogłem żyć bez alkoholu. Przepraszam bardzo, jak się budowało ogrodnictwo na wschodzie, więc człowiek jak nie pił, to był podejrzewany, że współpracuje z pewnymi służbami. Ale przepraszam za tą dygresję. W każdym razie ja bardzo serdecznie dziękuję, korzystając z tej okazji, wszystkim ogrodnikom sadowieckim, wszystkim warzywnikom za to wielkie tak dla transplantacji. Z wielką dumą, gdziekolwiek bym nie był w Polsce, zawsze podkreślam, że te lesy, te wzgórza sandomierskie rodzą najlepsze jabłka, najzdrowsze warzywa, najzdrowsze owoce. Za to wielkie tak jeszcze na transplantacji serdecznie dziękuję i nie ukrywam, że pod końcówką lutego mamy taką piękną imprezę, robimy z Przemkiem Saleto, jeszcze jest w tej chwili w Tajlandii, tam będzie kupę celebrytów i jak zawsze dostaję mikrofon do ręki, najpierw rozpoczyna od ojcowieństwa, od ojca Mateusza, części ludzi śmieje, część żartuje, ale zawsze opowiadam o tej pięknej sandomierskiej ziemi. Dziękuję bardzo za pamięć, dziękuję. Życzymy dużo siły w kontynuacji tej misji. Tak, oczywiście, jeśli mogę zabrać głos, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta winnica świętego Jakuba zaistniała i ma szansę rozwoju, bo nasza zasługa dominikanów jest tutaj najmniejsza. Przede wszystkim zawdzięczamy to pasji tych wszystkich, którzy działają w Sandomierskim Towarzystwie Naukowym i dzięki olbrzymiej pracy naszych mistrzów, pani dr Kapłan i panu doktorowi Suszynie, którzy mają pieczę nad tą winnicą i tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, począwszy od studentów trzeciego wieku, a skończywszy na uczniach liceum szkół średnich, bo oni wszyscy tą winnicę tworzą i mam nadzieję, że będą tworzyć. My się dopiero uczymy, mam nadzieję, że nie zawiedziemy naszych mistrzów i jakoś będziemy starali się nawiązać do tych naszych jakże chlubnych tradycji dominikańsko-sandomierskich. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim za to, że mogliśmy zaistnieć i rozpocząć także tą piękną działalność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i myślimy, że z czasem ta świętego Jakuba będzie w dumą naszego regionu. Dziękujemy. Proszę Państwa.